Accionato diva. Halo, czy mnie słychać? Halo? Halo, kochani państwo. No proszę mnie państwa, żebym podsumowała ten rok 2016. Był to rok trudny. Był to rok pełen wielkich pożegnań. Pożegnaliśmy pana Wajdę, pożegnaliśmy Prince'a, pożegnaliśmy Davida Bowie. No, a pani Guzidrak pożegnała pana Pietrasa. Polacy pożegnali się już chyba ostatecznie z konstytucją też. No, a pani Rozenek Majdan pożegnała się z wizerunkiem damy w tym programie, prawda, Azja Express. Nie mów do mnie teraz! No, ja też kiedyś miałam Azji Express, kiedy mi Ela zrobiła chińską zupkę na obiad. Długo nie mogłam dojść do siebie. Natomiast powiem szczerze, że mnie zaszokowało. Jeszcze mnie to zaszokowało, ile to ludzie potrafią zrobić, żeby tylko na tym szklanym ekranie się znaleźć, prawda? Już nie chodzi. Nie zaśpiewa, bo nie umie. Nie zagra, bo też słabo gra. To, no to co można innego zrobić? No jajko zjeść, prawda, z jakimś tam pisklem w środku. No ale oprócz takich upadków, no były też, prawda, jakieś sukcesy. Na przykład pan Szpak. Jejku, jak on poszybował wysoko na tej Eurowizji, jak się spodobał, prawda. Wyglądał jak taki, no, taki kapitan Hak, prawda, z wąsem, prawda, w takim czerwonym stroju. Pięknie zaśpiewał, może ja zanucę. Black or white. Albo na przykład, jakie sukcesy też odnosi, prawda, pani Broszka, jak i tam, ta pani nasza, Beata, pani premierowa, pani Broszka. No ludzie, ona, jak ja słucham, jak ona pięknie mówi, jak ona, ten uśmiech, prawda, taki na tej twarzy, szczery, i te oczy takie, i te ręce, jak macha, jak pokazuje, jak tłumaczy, wyjaśnia, prawda. To, co jej tam pan prezes powiedział, to tak wyjaśnia. No to niesamowicie. Jak ja patrzyłam tak sobie na te jej, prawda, przemówienia pani Broszki, to pomyślałam, że szkoda, że zgubiłam taki kalendarz, gdzie miałam te wszystkie numery do szefów wielkich studiów Paramount Pictures, prawda, w Hollywood. Bo ona to jest aktorka niesamowita. Ona to Oscarowa to co najmniej. Albo telekamera. Także ja tutaj absolutnie uważam, że pani Broszka ogromny sukces aktorski, teatralny. Niesamowite przemówienia. Albo chociaż niech do klanu ją wezmą. Chociaż zamiast tej Elżuni, tej takiej podstarzałej Bursztynowicz. Niech ja tą do tej apteki wsadzę, to też tam przecież na pewno by zagrała dobrze pani Broszka. No i okazało się, że to jest bardzo trafiony pomysł, bo dzisiaj faktycznie kojarzę się z Broszkami. Widzę też, że wiele koleżanek, posłanek Broszki nosi. No a też na pewno wydarzeniem wielkim było ten cały Brexit, którego się dniamy pyta, pani Violetto, co pani sądzi o Brexicie? A ja mówię, ja żadnych narkotyków to nie biorę. Ale mówię, nie, to nie narkotyk, tylko że Wielka Brytania wychodzi. A ja mówię, jak to wychodzi? No, że Wielka Brytania z Unii wychodzi, bo im się nie podoba już i chcą wyjść. A ja mówię, to tak sobie można wyjść? Mówię, no trudno, no jak trzeba, to trzeba. Ale to tak jak kiedyś do mnie Ela mówi, wychodź, a nie wracam. Ja mówię, jak wychodzisz, to wychodź. Tylko najpierw posprzątaj. No i jeszcze była afera wielka, że pan Trump wygrał z panią Hillary. Mówi, mój Boże, biedna Hillary. Przegrała wybory z kretesem. To znaczy, no więcej na nią głosowało, ale przegrała, bo tam wiadomo, że to jest już polityka, to tam już przekręty,
No, więcej na nią głosowało ludzi, ale przegrała mimo wszystko te wybory. I na drugi dzień ją zobaczyłam. I mówię, Maćko kochana, pani Hilary, to już pani przegrała, to już pani bez makijażu wychodzi do ludzi. Ja się myślałam, że się nogą przeżegnam, jak zobaczyłam. No, wyglądała jak, prawda, Królewna Śnieżka. A po przegranej, jak to Baby Jaga z Królewnej Śnieżki, ta z tym takim nosem i z jabłkiem. Ja mówię, Maćko kochana, brońcie Panie Boże, Pani Hilary, żeby się tak pokazywać. A ten Trump to dla mnie jest podejrzany. Z jednego powodu. Jeżeli on jest niby taki milioner, prawda, co go to na wszystko stać i wygrywa wybory, to czy on se nie może jakieś porządne peruki załatwić? No ludzie, co on ma na tej głowie? I dwa włosy na krzyż zaczesuje. No proszę, panie Trump, ja panu dam na mnie. No, drodzy państwo, a jeżeli chodzi o te życzenia na 2017 rok ode mnie dla państwa, to życzę państwu, żeby gorzej nie było. Tyle powiem. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja tam, prawda, chciałam iść na jakąś sylwestrową imprezę, trochę zatańczyć, prawda, Strangers in the Night, na przydechu zaśpiewać My heart belongs to Derry, prawda, ale jeszcze nie wiem, no Ela powiedziała, że woli sobie posiedzieć troszeczkę, niż się pobawić sylwestrowo. Tak czy inaczej, oczekuję też kolędy. Teraz jest czas kolęd i no, zaśpiewam może fragment tej piosenki, co to mi się najbardziej w tym roku podobała. Cały dzień, całą noc myślę, czy przyjdzie ksiądz. Mniejsza z tym, mamy czas.